Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku fabuły, czy w sumie, przepraszam, z kariery zawodnika. Znaczy, że odcinek mi się nagrywa, bo już nie chcę sprawdzać widzowie generalnie. Nie będę wam nie podobnie słuchać. Mamy dzisiaj kwiecień, 23 rok. No i troszeczkę sobie pogrywaliśmy w poprzednim odcinku. Przepraszam, mi się nie nagrał głos, mam nadzieję, że ten mi się nagra. Ale sobie tak tutaj trochę tak przytrzymywałem kabel, że może to przez to tak się nie nagrało. Zbytnio. I co? W dzisiejszym odcinku będziemy działać. W dzisiejszym odcinku robimy. W kolejnym odcinku, że będziemy robić w dzisiejszym odcinku, dalej symulować mecze. Bo dzisiaj, no jak nie wiecie, w poprzednim odcinku mamy nowy klub. Już mogę wam go powiedzieć w sumie. Choć no, na niektórych mógł nie powiedzieć, ale na powiem. Przechodzimy do FC Porto. FC Porto będzie naszym nowym klubem. Myślę, że to dobra inwestycja, bo po pierwsze, oni są na drugim miejscu w lidze, więc na pewno zagramy w Lidze Mistrzów. Myślę, że nie wygramy, ale postarajmy się wyjść z grupy, żeby jako nasz zespół mógł być nawet do półfinału dojść. Postarajmy się dojść jak najdalej, nawet Liga Europy by się przydała. Myślę, że Liga Europy też byłoby hit, więc no cóż, to będzie naprawdę dobra inwestycja na przyszłość. Skoro ja mam transfer, to mi nie pozostaje nic innego jak po prostu sobie ten transfer grać. No koniecznie też jesteśmy na ławce rezerwowych. No tak niestety wyszło. Ale no cóż poradzić. Wchodzimy w 56 minucie i przegrywamy. Więc my co wchodzimy? Jako chycer. Generalnie mam nadzieję, że to będzie dobra inwestycja. Czyli pójść do FC Porto. Nie chciałem, ale mogłem za to, co zaakceptowałem. A myślę, że to jest dobry wybór. Czyli FC Porto. Pierwsze oni są w Lidze Mistrzów, nie? Jeżeli tak nam pójdzie na najgorzej sezon, to się tak wkurwię, że nie wiem. A teraz nastąpi Że zmiana. będziemy Kieran symulować, Tierney nie? na boisku zazwyczaj pomagają w pogoni za wynikiem. Niewielka zmiana w sposobie kontroli. Nie może wybić! Tak jest! Tierney jeszcze nie wszystko tutaj przesądzone. Czyli I to będzie jest na atak akcja? rządową Czyż koniec? Juventusa. Jeszcze na akcja. No ale dla nich, no ale no. Czemu nie dla nas, się pytam. No niczemu nie dla nas. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. I już nic z tego rożnego nie Ale będzie. gówno. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Więc tylko I ostatni gówno, widzę. gwizdek, który oznacza porażkę drużyny gospodarzy. Nie ma Kibice i no nic nie działacze mogę Legii zrobić. nie będą zachwyceni, że... Jaka czy jestem zawodnikiem meczu? Byłoby fajnie w sumie. Może będę. O, no, no w swojej drużynie byłem, ale nie jak wiecie, no szkoda. Niestety się nie udało. Jest to dobra inwestycja na przyszłość. No zobaczymy, w dzisiejszym odcinku myślę, że pominiemy już. Dzisiaj może wejdziemy w pierwszym sezonie. Słuchajcie, gramy tutaj do połowy. Zgramy tutaj do stycznia, widzę, czyli do 24 roku będziemy grać. I wtedy pójdziemy na karierę menedżera. Więc no, kiepskim wynikiem menedżera, no ale za co zrobić, kurde, no. Ale tam będziemy dużo meczy pomijać bez kitu, bo to będzie dla nas popierdzielone. Musimy się igrać co chwilę. W faktycznie zawodnik się trochę długo rozwija. Ja już bramkarzem z 10 overalla mam w 30 roku życia, nie? Ale oni są na 6. miejscu w lidze, nie? I to zagramy z moim rywalem, no i gozo, jajks. Że tak to powiem, jajks. Trening, bo będziemy pierwszy na masę, przecież kurde. Może się uda jakimś cudem. No, brakuje. No cóż, no to zawsze my będziemy mogli co chwilę grać. Tabela! Kurde, no nie potrafimy wyjść z tego ostatniego miejsca, no nie? Próbujmy. Może wyjdziemy z tego ostatniego miejsca i spróbujemy wyjść. O, teraz mogę być zawodnikiem meczu, no to wchodzimy w zale. W ten sposób będziemy grać, zobaczymy jak będzie nam szło w FC Porto w ten sposób. Tam bez żadnych błędów, nie? Tam tak nam mało akcji tam dają, że to jest po prostu, wiecie, szok, niedowierzanie to jest po prostu, nie? Tam ze 4 akcje może jest na mecz. I musimy to wykorzystać, wiecie, a oni mogą I wszystko teraz wykorzystać. Tierney. To chyba wpadnie. Mecz ma się ku końcowi. Sędzia gwiżdże po raz ostatni. No jak Drużyna oni naszych trafili kochów bramkę wisiała pod w koniec niebie. meczu? Cóż Tomku, To jest chyba nie lubisz pojebane! przegrywać, ale zwłaszcza trudno się z tym No pogodzić, kiedy szkurwa! jedziemy A na styku. Drużynie do tabeli to nie będzie będzie jeszcze gorzej, pozwalane stary. To bez będzie jeszcze litości gorzej. wyrobić.
No jak? No nie no, oni musieli jedną sytuację mieć dobrą. No ja działam wszystko, zdobyłem bramkę pierdoloną, a oni jeszcze pod koniec trafiają bramkę, no. Nie no, my wreszcie po to testy nie poradzimy. No to będzie jeszcze gorzej, no to ej, my widzę, że żadnej ligi nie odegramy w ten sposób, żadnej ligi. Jak oni się tak, od tak wygrywają, kurwa. Od tak, kurwa, wygrywają. Ja tu się, kurwa, staram, zdobyłam pieprzoną bramkę pierdoloną, kurwa, zajebaną, kurwa. No tej sytuacji, a oni jeszcze wygrywają, oni jeszcze wygrywają pod koniec, no. Mogę zobaczyć tą powtórkę? Chuje nie zobaczę. No i zobaczcie, tu była akurat minuta. 89. No okej. Okay. I przez to minutę zdołali odrobić straty. Nie no, super gra. Super. Po prostu kurwa super. I będę zawodnikiem meczu. O. Zawodnik meczu znowu zagadę. To będziemy tak co chwilę zawodnikiem meczu. Zobaczmy tą nagrodę naszą. No. Niezadowolony z tej nagrody jestem i tak. Czekaj, tylko ci samo z piłkarzem miesiąca. No powinno być. No ja daję, kurwa, remis, oni trafiają pod koniec, nie? I tak wiecie co w każdym meczu. Zobaczmy, gdzie jest FC Porto. Będziemy jadziemy, najwyżej będziemy na 15 miejscu w FC Porto. Ale w sumie dobrze, że przed tym innym trafię, w sumie transfer po. Masakra. To jest akurat debilne, ja. No ja daję zwycięstwo, kurwa, no. Daję pierdolone zwycięstwo, kurwa. Pierdolone, znaczy, fu, remis, to ja kadam. Daję jebany remis przeciwko najlepszemu klubowi. A tu Klops, nie? Zajebiście. Tu jestem blisko tego. To dobrze zagrać w tym meczu, gdzie git. Dobra, teraz w każdym meczu musimy wygrać, nie? Teraz musimy wygrać, może dlatego, że jestem na tej 11 nie jestem, może dlatego. Zresztą tak dużo pomijałem meczu, że... No niestety jesteśmy w kiepskiej sytuacji, nie? Jeszcze jeden mecz, niech zrobimy dobrze i nam dał nam wyjście 11 nam da. Masakra to jest, nie? No w tym sezonie będzie już końcówka sezonu, powiem szczerze. Zmiana! Zobaczymy, co akcja jeszcze się toczy. Niech nam poda, gumną poda, że nawet będzie remis, bo nawet jeszcze zdołają to wygrać. Boję się tego wyniku. Chyba jeszcze wygrywamy. Ja mam szansę na dośrodkowanie, ale to jest gówno. No i nawet szansę. No ale wygraliśmy to, Jezus Maria. Zwycięska drużyna okazała się... Daliśmy radę z tym. Kurde, nie jest. Nowa nagroda zawodnika meczu będzie? No nie było, szkoda. A, powiedzmy, trafił bramkę w ogóle i tak. Chwacił mi strzał na bramę. I tak każdy klub będzie. Nawet jak będziemy grać najlepszym klubem, to i tak oni będą zawsze mieli najwięcej strzał. Właśnie ten tryb właśnie jest zbugowany pod tym względem niestety. Co poradzić w zabę? Co poradzić? Takie życie widzę, jest, no niestety takie życie, nie? Jeszcze nam brakuje, to się wszystkie zadania, jeszcze trening zrobimy i będziemy wyjść w 11. Gdzie musimy dać siebie wszystko. Chociaż odbić to ostatnie miejsce, bo to mi zależy na tym, ogromnie na tym mi zależy. Nadal jesteśmy, no nieprzyjemna sytuacja. Kiedy tak patrzę, sezon muszę wejść. Statystyki zawodnika. Zobaczmy Ligę Portugal, kto tam najlepszy jest. My jesteśmy na którym miejscu, to sprawdzę to. Ojej, ciuś Mariusz. Nie ma sensu sprawdzać widzowie, po to tak nam to zajdzie w duże, nie ma po co się. Ale nie teraz sprawdzę? Sprawdźmy jakie mamy statystyki całego sezonu. Jak tam dużo sobie zagraliśmy, nie? 12 bramek. No nie tak źle, widzę 12 bramek, 3 asysty. Będę mi to dobry wybór. Jeden mecz zagrałem w Tarka Portugal, to tyle. No cóż, no Wiktoria musimy niestety odejść od tej Vitória ST, bo ten klub nie jest w moich rękach. I nawet dużo meczów do pomijania, żebyśmy na pierwszym miejscu były.
Ale jeszcze dałem zwycięską bramkę, zajebiście. I po co mi obejście, skoro i tak idę? O, sam jednak mnie wyrzucił. Czekajcie, że i tak mam transfer. No właśnie. Myślałem, że transfer się zbuguje. Gdybym się zbugał, to bym go zajęła, no nie? No trening. No i zajebiście, dobrze, że mnie tak wyrzucił, mnie to pasuje. Tak, co mi szkodzi, widzowie? Co mi widzę tam szkodzi, nie? Mi to pasuje, widzę, bezwzględnie mi to pasuje. Że mnie woli wyrzucić, co ja tak nie tanie planuję, niech kości ma w sumie. Niech się tam pierdzielą. No i pewnie będę nie to podam na szóstym miejscu, ale nie ma, ja wiem, no ja ten mecz tak gram w ten sposób, a mi będzie łatwiej, nie? Nawet z tym zespołem mógłbym grać. To będzie jeszcze lepiej w sumie. Ale trzeba będzie wykorzystywać. Nie lepiej być go w 11, bo w sumie będzie mi się o wiele łatwiej wtedy grało. I widowie! Siup! Kurde, ale to już... I zdaje się, proszę państwa, że nic Remi. Już więcej się nie wydało. Aha, na spoko. Tak zadecydowali sędziowie. No jakbym się wkurzył, jakby oni też to wygrali, nie? To już jeszcze gorzej. Nie postawiła na swoim. Nie daje nam szans na zwycięstwo jeszcze. Na jakieś akcje. Kurde. Nie jest dobrze. No i znowu zawodnik meczu, widzowie. No to... Dwa nagrody zawodnika meczu. Kurde, to cię chyba praktyka widzowe. Ciekawe, jak tych nagród nałapiemy z zawodnikiem meczu. No kurde, zobaczcie no. Kolejna nagroda. Masakra. Kolejna nagroda. Dwie nagrody z zawodnika meczu. No sztos. No co tam mogę powiedzieć? Może za to nie jakieś piłkarze miesiąca. A kiedy to będą pokazywać w ogóle? No niedługo. To jest 29 kwiecień plus, no zaraz będzie maj. Zostaniemy piłkarzem kwietnia. Ej, mogę zostać, jestem ciekaw. Czekajcie, w ogóle są nawet nominacje do tego, widzowie. Bo nie wiem. Bo są nominacje do tego. Ukąsił klub Wittoria, ale w meczu poda remis. Kurde, szkoda. Ej, zobaczę, czy jest coś takiego. Bo ja bym sprawdził to, tylko że nie ma pewnie jeszcze podanych. No nie ma. Zobaczcie. Klub. O! Mamy nominację. Ale nie ma mnie tam, szkoda. Nie ma mnie tam, kurde. A to jest jakiś stary chyba. No tu mamy swój kontrakt, widzę, że możecie to zastopować i przetrzymać. A, oni tu podali jednego zawodnika. A to stary. Dobra, ale ten nowszy niedługo będzie. To już powinno być. Nic z abstrakcji nie będzie mniej więcej. Daje mi się. No jest coś, co jest do nas, no zajebiście. No już mnie wyrzuci, bo w sumie mi nie pasujemy ten klub. Myślę, że nie będzie mnie wyrzucał w ten sposób. No to mogę wrażenie, że w każdym momencie co może wyrzucać mnie. To zajebiście, bo i tak mi tu nie pasowało mi w tym klubie. A ja próbuję wyjść z tego 18 miejsca, no nie mogę wyjść, nie da rady. No jak mam to kurwa zrobić? Ten typek ciągle wygrywa. I co ja miałem sprawdzić? Co jest? To my dopiero mamy tu grudzień dopiero mamy, co? Coś mi tu nie pasi. Ej, what the fuck? Czekaj, ja coś mi tu nie taś, coś czuję. Coś tu się zbugowało ewidentnie. What? No wiem, przecież mamy ta z mamy mamy teraz, no co tu się dzieje? Coś się zbugowało na stówę. To mamy 29 kwiecień teraz mamy na pewno. A na razie nie ma.
Kurde. Mam 12 tygodnia? Może będę. Czy to pójdzie i sprawdźcie, bo ja nie będę do tego czytał. Bo to mi zajmie jeszcze kilka tygodni, kurde, czytanie takie coś. Dobra, jeszcze nie ma nominacji do tego tytułu najlepszego piłkarza miesiąca. To trzeba będzie poczekać. Ten meczek sobie rozegramy. Oczy się w ten sposób. I musimy z nimi wygrać jakoś, nie? Zobaczymy, jak to zrobimy w sumie. To będzie ciężko, fest chyba. Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen... Ostatni mecze zagramy i kończymy godzinę. Co jest? Jezus, wygraliśmy od dziwo jakimś cudem. No. Trudno mówić o jakiejś kurde. Szczególnej przewadze zwycięskiej. Już o Katrykę nie udało zdobyć, ale raczej niezwykłym meczem tak nie dostaniemy. Nie. No na pewno będziemy w czołówce, na pewno będziemy w czołówce. No. O dziwo. W czołówce jesteśmy. Znaczy dwa, no co powiedzieć, no. Zobaczymy, jak będzie nam w kolejnym meczu szło. No to byłoby na tyle, widzowie. Pominąłbym troszeczkę jeszcze, bym pominął, ale nie chcę tego robić. I tak dołączymy do klubu FC Porto w następnym sezonie. I to się liczy, widzowie. Zobaczycie na taką zęgę z tego. No po prostu, no, ja się nie mogę doczekać, jak tam zagramy pierwsze mecze. Co, są to tyły zawodnika? Chociaż zobaczymy. Bo to dzisiaj powinno być, nie? Dzisiaj mamy końcówkę sezonu prawie już, nie? To sam będziemy mieli maj. To będzie mi maja dziwo, więc no może, ale jeszcze nic nie ma. Klubowe, no tylko to jest z klubowych. Plus transferowe, ale to chyba nikogo nie obchodzi. Zobaczmy sobie w ogóle sezon Ligi Champions. Tylko, nie? Tam widziałem, że Barcelona górą zawsze jest, więc oni są pewnie już w finale. Też nie odpadli. Też nie są w ćwierćfinale, odpadli. Czy oni w ogóle wyszli z grupy? Nie wyślij, wow. Ale beka. Ci nie wyślij z grupy. Co? Czekajcie. Wiktoria. Czekajcie, co? Bayern i Wiktoria wychodzą. Przegrywa z Napo. Co jest? What the fuck? Ej, przejrzyjmy tę grupę, bo to mi coś tu śmierdzi. Okej, no tu bym się zgodził, ale... Tutaj? Co jest? Ale oni bez żadnej porażki. Dobra, pierwszy mecz zremisowali. No, bo ten. Drugi mecz. Wygrali 2-1. No i Barcelona zremisowała. Trzeci mecz przegrali. Czy nie? Wygrali z Barceloną 3-2. No i kolejny też wygrali. Później zremisowali i... Później wygrali. Oni bez żadnej przegranej wygrali. Wiktoria Pilzno. Nie, no to jest jakieś dziwne, widzowie. Inter na ostatnim miejscu. Aj. Okej. Okay. Sporting Frankfurt. Się zdziwiłem. Serio, lol. No, taka FIFA, co ja poradzę. Salzburg, no to bym się nie zgodził. O, Real Madrid. Ale jedna paraczka mi. To pewnie z RB Lips nawet no się założę. Nie tak źle, widzowie. Lecimy do UEFA Europa League. O, no i tam Barcelona, no to się nie dziwię. Czyli może zagrali w rundzie wstępnej. Nie, nie zagrali. Ale pewno by wyszli z grupy. Tak, United wyszło, ale padło z Sevillą, ojejciuś. No ale po konferencji, no to chyba tam nas nikt nie obchodzi. Nie, no obchodzi. Tu nie doszedł Lech. Tutaj tak samo nie doszedł, no Lech, a oni nawet nie wyszli z grupy chyba, Lech. Nawet z grupy nie wyszli. No wyszli z grupy jednak. Nie, no wyszli, ale kurde. No jednak wyszli z grupy. Ale zagrali w 1/16 finału, gdzie musieli odpaść z kimś. No i odpadli niestety, z Fenerbahce pokarnych, szkoda. Bo Lech mógł zagrać w 1/8 finału, ale niestety nie zagrał. Kończę na dzisiaj ten odcineczek. Cieszę się z nowego transferu do FC Porto. Będziemy na pewno się fajnie bawić. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Papatki. Yo.